Cześć, króciutko dwa zdania o paskach do martwego ciągu. To nawet nie będzie test czy recenzja, po prostu powiem, jakie paski ja używam i dlaczego. A więc od około 3 lat używam pasków Treka. Coś takiego. Dlaczego takie? No dlatego, że wyglądały dosyć atrakcyjnie, miały nie najgorszą opinię, no i była dobra cena. Zakupiłem dwa zestawy, tak jak mówię, około 3 lat temu. Jeden zestaw gdzieś zaginął w akcji. Drugi służy cały czas. Dopiero podczas ostatniego treningu zauważyłem, że jeden pasek się po prostu przetarł delikatnie. Wrzucę gdzieś tam najwyżej w komentarzach zdjęcie, jak to wygląda. No i teraz co? Postanowiłem kupić dwa kolejne zestawy, dokładnie takie same paski. Jedno mam jeszcze w opakowaniu, drugi już mam założony przed treningiem martwego ciągu. Czy dla amatora potrzebne są jakieś lepsze paski? Moim zdaniem niekoniecznie. Tutaj no, mega atrakcyjna jest cena, bo na Allegro one są już za około tam 13-14 zł, więc nic tańszego nie znajdziecie. Myślałem też o paskach z KFD, bo one są często promowane, natomiast tu jest problem taki, że raz, że one są droższe, nie duże, bo tam cena jest i tak bardzo atrakcyjna, bo chyba 22 czy 23 zł. Natomiast problem jest taki, że ich zwyczajnie nie ma. No i w podobnym przedziale cenowym, tutaj jak mówię, Trek jest to firma sprawdzona i dlatego te wybrałem. I kolejne takie pytania, które często się powtarzają, albo ktoś mi tam przesyła jakieś paski za 60-80 zł. Pewnie nie są gorsze, możliwe, że są lepsze, natomiast takie w zupełności wystarczą. Ja ich używałem do ciężarów plus 300 kg, nic się nie działo, więc myślę, że i dla Was będą spokojne.